Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o cesji kontraktu na prowadzenie oddziałów neurologii i leczenia udarów ze Szpitala Dziekanka do Szpitala Powiatowego Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Oba zostaną przeniesione od lipca do starego budynku szpitalnego przy ulicy 3 Maja. To informacja, na którą wszyscy czekaliśmy w Gnieźnie od dawna, mówili podczas zwołanej konferencji starosta gnieźnieński i dyrekcja lecznicy. Myślę, że około półtora roku, gdyby tak szybko przeliczyć, to po pierwsze. Chcę też przypomnieć, wokół tego było wiele napięć. Myślę, że to się stało wręcz sprawą polityczną, niepotrzebnie. Ja pamiętam, jak przed sesją, kiedy myśmy głosowali, jak Państwo pamiętacie, radni byli przeciwko, bo sprawa dotyczy ZOL-u psychiatrycznego, żeby przekazać to na rzecz innego samorządu. Ja wtedy przed tą sesją zapowiedziałem, że walczymy o wszystko. I to dzisiaj się ziściło. Ja składam gratulacje z tego miejsca, przede wszystkim dyrekcji naszego szpitala, bo to jest duża zasługa tych panów i niezmiernie się cieszę, że to, na co Gniezno bardzo mocno liczyło, będzie po prostu w Gnieźnie zostanie. Mówimy oczywiście o neurologii i udarówce. Naprawdę poznajemy dzisiaj nowy szpital pod kątem jego kosztochłonności, tak? Także to jest wyzwanie przed nami. Natomiast myślę, że tutaj dyrekcja potwierdzi to, co teraz powiem, że ten ryczał na poziomie 3 100 000 zł na pół roku to jest ta kwota, która w miarę nas satysfakcjonuje i jestem raczej przekonany, że do tego interesu nie będziemy dokładać. Od 1 lipca oddziały przechodzą już do nas, więc udało się po tym długim czasie oczekiwania i to pokazuje po raz kolejny, że czasami sukces lubi ciszę, lubi spokój, a przede wszystkim lubi współpracę. I to dzięki tej takiej cichej, merytorycznej współpracy między samorządami, między szpitalami, a również, a może przede wszystkim współpracy z NFZ. I tu chciałem bardzo podziękować, bo ta współpraca w tym okresie była bardzo merytoryczna, bardzo fajna, taka życzliwa. A NFZ musiał włożyć naprawdę mnóstwo pracy, żeby taką sesję w ramach sieci przygotować. Przypominam, to była pierwsza sesja w ramach sieci w ogóle w historii, tak więc mamy kawałek wkładu w historię tutaj funkcjonowania NFZ-u. Po oddziale starym chirurgii, po starym JOM-ie, który został wyremontowany, doposażony, wyczyszczony, będą funkcjonowały te dwa nowe oddziały. Tak więc już od 1 lipca pacjenci znajdą się w naszym szpitalu. I co ważne dla samych pacjentów, jeśli chodzi o tych z udarem, to ważny jest czas, w jakim są oni transportowani na oddział i ta zmiana jest niezwykle dla nich istotna. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest jeden szpitalny oddział ratunkowy. To jest centrum, do którego trafiają wszyscy pacjenci z nagłymi zachorowaniami i tutaj następuje jakby wstępna segregacja, co może bardzo brzydko brzmi, ale tak to faktycznie się określa, ocena stanu klinicznego i dalsze przekazanie pacjenta. W przypadku udaru niezwykle ważny jest czas. To dokładnie ta sama sytuacja, co z zawałem. Co prawda okno do leczenia jest trochę dłuższe, ale mimo wszystko czas jest kluczem. Dlatego w zasadzie ten projekt przeniesienia tego oddziału ma już 9 lat. 9 lat temu poszedłem do pani dyrektor świętej pamięci Trafarskiej, prosząc ją o to, żeby rozważyła możliwość przeniesienia tego oddziału do szpitala Pomnik Chrztu Polski. Wtedy jeszcze ten szpital nazywał się inaczej, byliśmy w zupełnie innym otoczeniu prawnym, nie było sieci, wtedy musiało się to oprzeć o ministerstwo, ale generalnie jakby zrozumienie było. Ale co historia pokazuje, w momencie kiedy polityka ma wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne, nie ma to niestety dobrego przełożenia. Mam na szczęście teraz, nasz szpital ma to szczęście, że mamy na tyle mądrych zarządców, którzy porozumieli się na górze i pomimo tego całego bałaganu, który wokół tego przeniesienia powstał, gdzie zaistniało realne ryzyko, że oddział udarowy i neurologiczny opuści powiat gnieźnieński, co byłoby niepowetowaną stratą dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, jednak doszli do porozumienia i już 1 lipca zaistnieje i zafunkcjonuje on w murach Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Ze Szpitala Dziekanka przejdzie 4 lekarzy i około 40 osób tak zwanego białego personelu. Generalnie przenosimy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tak można w skrócie powiedzieć, więc oddział w całości z kompletem personelu przechodzi do nas, do Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Myślę, że pozyskamy przynajmniej jednego albo dwóch neurologów więcej, więc ten oddział będzie miał wzmocniony trochę zakres, jeżeli chodzi o siły medyczne w zakresie lekarskich. Co do pielęgniarek, to jest cały komplet z Dziekanki. Tutaj pani dyrektor nasza bardzo dba o to, żeby ten personel był wystarczający. Będziemy też dążyć do tego, żeby rozwijać rehabilitację neurologiczną, w miarę tak jak idziemy w kierunku rehabilitacji kardiologicznej. Będziemy starali się leczyć też zawały w sposób możliwie nowoczesny. Mamy w tej chwili Szpital Pomnik Chrztu Polski dysponuje sprzętem, który umożliwia wykonanie trombektomii mechanicznej, a to jest najnowszy i najbardziej skuteczny sposób leczenia.
To jeszcze przed nami, to będziemy rozwijać. Na razie jesteśmy na poziomie trombolizy, co też jest nowoczesne i tutaj czas jest niezwykle ważny i dlatego dla pacjenta, który trafi na szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski, kilka minut, przychodzi neurolog, szansa jest na podjęcie błyskawicznego leczenia. Neurologia będzie liczyła 20 łóżek szpitalnych, a udarówka ma mieć 16 łóżek.